Radio Gol. Radiogol.pl. Do you like the way I look? Do you like the way I speak? Enjoying every crumb, moving toward me. Stillness taking over, blood lines getting older, water getting higher. Focus on desires. Tu kanał drugi Radia Gol, minęła 19. Ta zimowa 19. Maciej Piotrowski, witam i zapraszam na nową audycję na antenie Radia Gol. Audycję zatytułowaną Odskocznia. Audycja stricte o skokach narciarskich. Tutaj nie będziemy poruszać zupełnie innych dyscyplin, jak mówił jeden dziennikarski klasyk. Tu się nie gotuje, tu się komentuje. Witam raz jeszcze, kłaniam się, a ten program będę współtworzył z najlepszymi ekspertami. Eksperci ponad ekspertów pozostałych, czyli drużyna skoczków z Łodzi, których reprezentantów oczywiście nie mogło na wielkiej inauguracji zabraknąć. Bartek Marczak, witamy cię gorąco. Witam cię, Maćku, witam państwa. Witamy też Kubę Mirowskiego, czyli powiedzmy głośno, rekordzistę Łodzi, jeśli chodzi o długość skoku na nartach. Witam i ciebie, drogi Kubo. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jak się czujecie? Bo ja się czuję przed tą pierwszą audycją, jakbym prowadził po prostu swój pierwszy program na antenie. Nie no, myślę, że to nie jest dla nas nowość. Już widzieliśmy się wcześniej na innym kanale. Całkiem dobrze nam to wychodziło. Tak, no ale teraz jesteście jakby współautorami tej audycji. Będziecie wspólnie ze mną decydować o tematach, które będą w trakcie poruszane. Będzie też kącik taki stricte techniczny,
poruszany w trakcie naszych audycji, w których wy będziecie wyjaśniać poszczególne elementy skoku narciarskiego oraz zasady oceniania przez jurorów. To wszystko będzie oczywiście poruszane w naszych audycjach przez kolejne piątki, aż do ostatniego piątku marca, kiedy to zamkniemy rozdział Pucharu Świata w skokach narciarskich sezonu 2019-2021. Jest pewne, będzie się działo z wielu względów. Jest to m.in. ostatni sezon w roli dyrektora Pucharu Świata Austriaka Waltera Hofera. Panowie, w ogóle jakoś sobie wyobrażacie tę dyscyplinę sportu bez Hofera w roli dyrektora Pucharu Świata? Kuba? Znaczy, szczerze mówiąc, no, Walter Hofer ma już swoje lata i już jego zastąpienie przez jakiegoś młodszego dyrektora byłoby całkiem rozsądne. Podczas zawodów w Predapce udało nam się poznać następcę, Sandro Pertile, no i muszę powiedzieć, że aż bije od niego profesjonalizm i mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem spokojny o przyszłość skoków. No ale ktoś sobie może powiedzieć, Austria to swego czasu oczywiście kolebka skoków narciarskich, a Włosi? Włosi co najwyżej parę lat temu mieli Roberto Ceccona i jest to kraj no raczej nie kojarzący się ze skokami narciarskimi, a jeśli już myślimy o jakichś zimowych sportach, to bardziej narciarstwo alpejskie wysuwa nam się tutaj na pierwszy plan. Ale jak myślisz, czy Włoch może być dobrym dyrektorem Pucharu Świata, drogi Bartku, pomimo tego, że kraj nie jest kojarzony właśnie ze skokami? No słuchajcie, to jest dla mnie taka trochę jedna wielka niewiadoma, ponieważ też Sandro Pertile pracował przy biegach narciarskich, tam był też dyrektorem, tam dużo działał. W skokach będzie pracował teraz dopiero pierwszy sezon, ale powiem wam, że jestem pełen nadziei, ponieważ właśnie podczas Mistrzostw Świata Weteranów tam był też dyrektorem i powiem wam, że naprawdę współpraca z nim była bardzo fajna. Każdego zawodnika potrafił wysłuchać jego uwagi na tematy skoków, warunków, skoczni i zawody odbyły się naprawdę w fajnej atmosferze, bez żadnych tam zastrzeżeń. No ale powiedzmy, o czym dzisiaj będziemy mówić podczas wielkiej premiery odskoczni. Dzisiaj kilka tematów, oczywiście prognozy odnośnie sezonu 2019-2020, co nas może czekać, jak będą sobie radzić nasi znakomici reprezentanci. Powiedzmy, że w trakcie trwania tej audycji równolegle odbywają się kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego na skoczni Wiśle Malince, skoczni oczywiście imienia Adama Małysza. Skoro już poruszyłem nazwisko naszego wielkiego mistrza, to że Małysz jest patronem skoczni w Malince, wykorzystamy ten fakt idealnie i troszkę powspominamy te najwspanialsze momenty z naszym wielkim mistrzem. W tle będziemy przypominać te największe sukcesy, wielkie konkursy i oczywiście samą sylwetkę naszego słynnego orła z Wisły, ale proponuję zacząć właśnie od prognozy. Jak może wyglądać ten sezon 2019-2020? Pamiętamy ubiegły sezon zdominowany przez jednego skoczka, Ryoyu Kobayashiego, tego samuraja z Japonii, który zachwycił świat. Myślę, bił wszelkie rekordy związane ze skokami w Japonii. Tylko pytanie, czy jest w stanie Kobayashi powtórzyć taki znakomity drugi sezon? Ty jako łódzki komentator, chciałem powiedzieć, no można powiedzieć też komentator. Ty jako łódzki dominator, drogi Kubo, powinieneś znać najlepiej odpowiedź na to pytanie. Znaczy no właśnie, teraz też zmagam się z problemem techniki. U Ryoyu może być podobnie, ponieważ skoki bardzo szybko się zmieniają. No generalnie ostatnim zawodnikiem, który obronił kryształową kulę, był Ahone, no to było już ponad 10 lat temu. Myślę, że będzie mu bardzo ciężko zachować taką samą formę, jaką miał rok temu. Aczkolwiek z pewnością będzie się liczył w stawce. No, w latem w zasadzie można było jego formę poznać tylko po tym, jak wystąpił w Hakubie i odniósł dwa zwycięstwa. No, to było na swoim obiekcie. W Hakubie z drugiej strony. No, jego koledzy z reprezentacji głównie tam też grali pierwsze skrzypce. Moim zdaniem raczej nie będzie takiej dominacji jak rok temu. A ty, Bartek, aczkolwiek na pewno będzie mocny.
A ty, Bartek, co sądzisz? Nie mówię tylko w tym momencie o Ryoyu Kobayashim, ale o tych, którzy odgrywali znaczące role w poprzednim sezonie. Jeszcze nie wspominajmy naszych reprezentantów. Na razie skupmy się na przykład na Niemcach, a więc duet Karl Geiger oraz Mistrz Świata z Innsbrucka z dużej skoczni Markus Eisenbichler. No i oczywiście taki nieobliczalny norweski wąsacz Robert Johansson, aczkolwiek bardzo sympatyczny, i Austriak Stefan Kraft, który jeśli chodzi o treningi na skoczni w Wiśle, na razie dominuje. Tak jak powiedziałeś, Maćku, wielu zawodników ma szansę odnosić sukcesy w tym sezonie. Dwaj Niemcy, Karl Geiger oraz Markus Eisenbichler, pokazali na Mistrzostwach Świata, że potrafią skupić się na ważnych imprezach i zdobyć co nieco dla siebie. Nie zapominajmy również, że Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich nas czekają w tym sezonie i tutaj też dużo faworytów będzie, jeśli chodzi o te konkursy. No właśnie, jest to sezon nietypowy. Raz na 4 lata zdarza się taka edycja Pucharu Świata, gdzie nie mamy takiej imprezy docelowej, bo nie będzie ani Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym, ani tym bardziej Igrzysk Olimpijskich, ale Mistrzostwa Świata w lotach, i to nie tak jak zwykle to bywa, że w połowie stycznia, a dopiero po zakończeniu zmagań o kryształową kulę. Tydzień po zawodach ostatnich w Vikersund odbędą się loty w Planicy, loty o Mistrzostwo Świata, i to będzie bodajże przedostatni weekend marca. Ciężko chyba idealnie wycelować z formą, kiedy termin głównej imprezy sezonu jest tak odległy. Kuba? No, z pewnością. W sumie to jest chyba pierwszy taki w ogóle przypadek w historii. Nie, w 2010 roku jeszcze się zdarzył taki sezon, ale właśnie, kiedy Mistrzostwa Świata w lotach kończyły. Ale wtedy były Igrzyska Olimpijskie. Tak, Vancouver. No to jednak była ta impreza w trakcie. No poza tym sezon też tak wcześnie się nie zaczynał. No to właśnie bardzo ciekawe, bo to jest jeden taki przypadek w historii. Myślę, no, że mało kogo będzie stać na to, żeby te wszystkie konkursy, wszystkie weekendy Pucharu Świata zaliczyć w tym sezonie. Myślę, że na pewno część osób odpuści jednak w tym roku Sapporo. No myślę, że tak, i jest to dosyć rozsądne wyjście, tym bardziej, że to jest w zasadzie weekendowy wypad z Europy do Azji, ale ten sezon, tak z polskiego punktu widzenia, na pewno będzie składał się z takich kilku filarów. Pierwszym to jest oczywiście weekend inauguracyjny w Wiśle, później wszystkie siły będą skierowane na turniej czterech skoczni, później będziemy mieć Zakopane, Rower, no i oczywiście wielki finał w Planicy. Chyba to są te najważniejsze imprezy, do których będą przygotowywać się nasi zawodnicy, Bartku. Myślę, że tak, chociaż właśnie nasz trener wypowiadał się teraz przed sezonem, że oni będą skupiali się na każdych zawodach po kolei. Nie będą myśleli o Mistrzostwach Świata w lotach na przykład, bo to jest sprawa odległa, tylko o każdych następnych kolejnych zawodach. To jak teraz skupili się na Wiśle, tak będą później skupiać się na następnych zawodach, gdy zakończą się zawody wiślańskie. No i tak będziemy sobie czekać, spoglądać weekend po weekendzie. Mam nadzieję, że na bardzo dobre zawody w wykonaniu biało-czerwonych. Teraz już podopiecznych Michała Doleżala. Trener Stefan Horngacher, jak doskonale pamiętamy, w marcu zrezygnował z prowadzenia polskiej kadry, objął oficjalnie urząd selekcjonera reprezentacji Niemiec. No i kiedy popatrzymy przez wyniki letnie oraz, wiem, że nigdy nie powinno się sugerować treningami, ale tych pierwszych treningów na śniegu w Wiśle, no to z niemiecką reprezentacją aż tak różowo nie jest. Jak myślicie, co sobie w tym momencie w głowie układa Stefan Horngacher? Że jednak trzeba było zostać z Polakami? Kuba, jak myślisz? Nie, no, on już od dawna planował wrócić do Niemiec, to było oczywiste. W zasadzie od kiedy już objął naszą reprezentację, że pewnego razu tam wróci. Cóż, no, Niemcy, myślę, nie rozwinęli się może aż tak technologicznie ostatnio jak my. Jest też sprawa tego, że no, mieli też sporo kontuzji, tak? Wellinger, młody Ziegel, no, który chyba jeszcze ten sezon będzie miał z głowy tak naprawdę przez upadek w Zakopanem. No, Hamann na przykład, on tam zdobył kilka punktów rok temu, ale niestety nie został powołany na Wisłę. Ogólnie no, mają problem właśnie, myślę, z zawodnikami, z tymi brakami kadr oraz
Wydaje się, że powoli ta ich przewaga technologiczna, którą z pewnością mieli, ponieważ DSV, czyli Niemiecki Związek Narciarski, ma bardzo duże wsparcie finansowe, no, nie rozwinęli się aż tak bardzo. Tak jak my. Aczkolwiek widać na przykład, że Norwegowie są też bardzo mocni. A Polacy też, patrząc po treningach dzisiejszych, no, z tymi nowymi butami jednak szału nie ma. No właśnie, nowe buty, bardzo istotna sprawa, jest to podobno nowinka, jeśli chodzi o polski zespół. Powiedzcie, na czym ta nasza polska innowacyjność polega? Ta nasza innowacja polega na tym, że każdy z zawodników będzie miał dopasowane pod siebie buty według własnego uznania i te buty będą dostępne w każdej chwili. To jest najważniejsze dla naszych zawodników, żeby te buty mieli na każde zawody przygotowane, żeby mogli na bieżąco te buty dostawać, bo różnie to bywało z dostawami od rasa. Jakieś opóźnienia czasami były z tymi butami, trzeba pożyczać buty nieraz, więc no, sporo było kłopotów i to jest nasza przewaga nad innymi, że te buty mamy na miejscu, że będą na bieżąco dostarczane do zawodników i to po prostu jest ten przede wszystkim plus. A jeśli chodzi o innowacje, to kurczę, no może pół metra, metr, dobra, dalej skoczyć przy tych butach, ale myślę, że najbardziej liczą się umiejętności danego zawodnika. Ale wyjaśnijcie mi, panowie, co mogą dać buty przy skoku narciarskim? Kuba. Znaczy, no przede wszystkim przepisy to jasno określają, jak ma ten but zostać wykonany. No tak, takie ale różne no jak szczegóły. To możliwe, żeby bardziej dopasowany wszystkim... but dawał szansę zawodnikowi odlecieć o kilka metrów dalej? No przede wszystkim waga. To jest no, podstawowa rzecz, na którą trzeba patrzeć, że zawsze tą wagę trzeba obniżyć tego buta do maksimum. Musi być maksymalnie lekki. I teraz jeżeli chodzi o moment odbicia, skoczek układa się do przodu, czyli ten but musi być bardzo sztywny, jednocześnie pozwalający na płynne przejście z pozycji najazdowej do pozycji lotnej. No i cóż, no, raz wiadomo, produkuje te buty już nie od wczoraj. Myślę, że to mają dopracowane do perfekcji. Myślę, że jednak tutaj jest jednak zagrywka psychologiczna i te buty generalnie, tak jak Bartek wcześniej powiedział, naszą główną przewagą jest to, że mamy je dla siebie, pod ręką. W każdej chwili możemy coś w nich poprawiać na własne życzenie. Nie tak jak w przypadku niemieckiego producenta, od którego dostawało się te buty na gotowe. No i już się nie dało z nimi zrobić. A tutaj mamy tak jakby stały support, czyli wsparcie od firmy. Z drugiej strony pamiętamy 2010 rok i cudowne wiązania Simona Ammana. Skoro wiązania, jak się okazało, były strzałem w dziesiątkę i Szwajcar potrafił odlecieć bardzo wyraźnie swoim rywalom, to dlaczego z drugiej strony buty w ten sam sposób miałby nie zadziałać? Bartek. No z butami jest taka różnica, że jeśli chodzi o zamówienie Urasa, to było tak jak poszedł do sklepu i kupił sobie buty w sklepie, a my mamy tak jakbyśmy te buty zamawiali u szewca, czyli mamy szyte po prostu na miarę co do milimetra, można powiedzieć. I również mamy też, możemy sobie dostosować pewnie wysokość tego buta, gdzie u Rasa to był standard, że tak powiem. Na przykład but był wysoki na 20 cm czy na 30 i tak miał każdy szyty. U nas możemy zapewne sobie to sami wybrać, czy chcemy mieć buta wysokiego na 28 cm, 30 cm, czy nachylenie buta z tyłu ma być większe, tak, mniejsze. I to każdy zawodnik może, moim zdaniem, sobie sam wybrać, zdecydować, jaki ten but naprawdę potrzebuje. To też zależy, jaki ma dojazd do progu, czy bardziej agresywniejszy, czy jest bardziej jakby no wycofany. Dlatego tutaj mamy duże pole do wyboru, do manewru, jeśli chodzi o produkcję tych butów. A jak to wygląda w waszym przypadku? Skoczków z Łodzi, czyli raczej zawodników, którzy, przepraszam, że tak was nazwę, ale bardziej uprawiają tę dyscyplinę dla własnej frajdy, satysfakcji, spełnienia swoich pasji niż dla celów, tak jak w przypadku skoczków zawodowych, których możemy obserwować na co dzień w zawodach Pucharu Świata czy Pucharu Kontynentalnego w celach zarobkowych. Powiedzcie, czy wasz sprzęt bardzo odbiega od tego sprzętu, że tak to ujmę, zawodowego? Powiem ci, że nie, bo my skaczymy na takim samym sprzęcie jak zawodnicy, którzy skaczą w Pucharze Świata. Z tym, że nasz sprzęt jest bardzo już zużyty. Jakbyśmy chcieli kupić sobie coś nowego, to niestety, no nie powiem, drogi jest ten sprzęt, tak? Więc my raczej skaczymy na sprzęcie używanym,
które lata świetności ma już za sobą. Dlatego też nasze wyniki no, może nie są najlepsze, lecz no, raczej bym patrzył na umiejętności niż na sprzęt. U nas to choćby ten błot nie był za bardzo właśnie też zużyty, żeby był w miarę jeszcze sztywny. Bo jak jest za luźny, to narta już tak się nie trzyma w locie, nie jest taka sztywna w powietrzu i ciężej się trochę skacze. Ale wasz hart ducha jest naprawdę godny podziwu i wasza pracowitość. Przecież nie dalej niż w ostatnią niedzielę miałem przyjemność gościć u was na skoczni w Łodzi na Rudzkiej Górze. Jeśli ktoś kiedyś był, to uświadamiamy. Tam jest właśnie skocznia narciarska i powiedzmy, że skoczkowie z Łodzi, żeby mogli korzystać z tego obiektu zimą, no to sami też o ten obiekt muszą sobie zadbać. Wszystko muszą sobie naprawić, roślinność ewentualnie też powycinać, a więc zanim ta przyjemność związana z lotem, tymi kilkoma sekundami w powietrzu, no to nawał ciężkiej pracy. Kuba, co jeszcze was czeka? Znaczy, utworzyliśmy takie wydarzenie na Facebooku, że 1 grudnia spotykamy się na skoczni, no i dokończamy to, co zaczęliśmy ostatnio. Ponieważ no, szykuje nam się okrągły jubileusz 10-lecia naszej działalności. No bo jeżeli chodzi o mnie, to jest tylko 3,5 roku. Ale w każdym razie zapraszamy. Co jest do zrobienia? No, generalnie połowę ze skoku mamy wyprofilowanego. Jest on bardzo gładki. Tam jeszcze trzeba to tylko dokończyć na dole, za punktem konstrukcyjnym. Który jest teraz, umiejscowiony na 15 metrze, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Poza tym powycinać trochę roślinności i generalnie to tyle. Jeżeli chcemy tu jeszcze upiększyć, no to możemy tam jakieś bandy zainstalować, ewentualnie wieżyczkę dla trenera. Więc no myślę, że jak chcemy upiększyć, to dużo, to nie jest to dużo pracy, naprawdę. Roślinności nie ma co wycinać, chcemy upiększyć. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców skoków narciarskich, w szczególności z Łodzi, jeśli w tym momencie nas słuchacie i chcecie pomóc naszym zdolnym, młodym i utalentowanym, to zapraszamy 1 grudnia na Rudzką Górę i wspólnie jakby naszymi łódzkimi rękami dokonajmy tego dzieła poprawy jakości łódzkich skoków narciarskich. No dobrze, no to przejdźmy do clou tych prognoz sezonowych, czyli do występów biało-czerwonych. Na co liczycie przed sezonem? Bo jak sobie przypomnimy ubiegły sezon, to zobaczymy 3 Kamila Stocha, 4 Piotra Żyłę, 5 Dawida Kubackiego, jeśli chodzi o klasyfikację generalną Pucharu Świata. Zobaczymy mistrza świata Dawida Kubackiego, wicemistrza świata Kamila Stocha i Polaków zdobywających Puchar Narodów. Ubiegły sezon doskonały. Wydaje się, że jeszcze lepszego to być nie może. Ja liczę na dobrą formę naszego mistrza świata Dawida Kubackiego, że tak naprawdę pokaże na co go stać, że utrzyma tę dobrą formę z zeszłego sezonu zimowego i że będziemy go oglądali dosyć często na podium, jak i również Kamila Stocha, który też jeszcze pokaże pazur i powiększy swój dorobek, jeśli chodzi o zdobycze w Pucharze Świata. A że poprawi sobie. Kuba, myślę, że może być też dobrym stałym punktem w naszej kadrze, tym trzecim czy czwartym zawodnikiem. Czy powalczy z Dawidem Kubackim, Kamilem Stochem, czy będzie naszym liderem w tym sezonie? Ciężko stwierdzić, raczej nie. Jeszcze ten chłopak moim zdaniem ma czas. Jeszcze sezon 2,5 powinien spokojnie wypalić, pokazać to, co potrafi. Stefan Hula, no powinien też w 30 zagościć w tym sezonie. No raczej bym liczył na naszą świętą trójcę, czyli Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotrka Żyłę. A ty, Kuba, na co liczysz w tym sezonie, jeśli chodzi o podopiecznych trenera Doleżala? Cóż, no przede wszystkim wydaje mi się, że jednak Wolny pokaże swój potencjał. Ale czy to już jest taka niepisana reguła? Kiedy mistrz świata juniorów z Waldifiemy wystrzeli i nagle zacznie nam stawać na podium zawodów Pucharu Świata? Wiesz co, to jest bardzo możliwe. Jest taka niepisana reguła, że skoczek, który skacze pod koniec sezonu bardzo dobrze, w następnym sezonie radzi sobie jeszcze lepiej. A Wolny no, końcówkę sezonu miał wyśmienitą. Tam Wickerson zajął nawet 4. miejsce. Na Wplanicy tego też niesamowite loty. No właśnie, były super. Także myślę, że jednak, no może jeszcze nie teraz, bo wiadomo, forma na przestrzeni tak długiego i ciężkiego sezonu może się bardzo bardzo różnie może przebiegać. Wydaje mi się jednak, że no, Kuba może odpalić w pewnym momencie. Może jeszcze nie w listopadzie,
Aczkolwiek no, skłaniałbym się tutaj, że w środku sezonu nie tylko on, ale no, spora część naszej ekipy pokaże swój potencjał. Bo no jednak zobaczymy. Z tego co widzimy po dzisiejszych treningach i kwalifikacjach, no. To dopiero rozgrzewka, spokojnie. Tak, to jest rozgrzewka, ale no, widać mniej więcej kto jest mocny, kto ma pewne braki w technice. Utrzymać dobrą formę przez 4,5 miesiąca to jednak jest ogromna sztuka i nie jeden... To jest wręcz niemożliwe. Nawet Rioju miał pewne wpadki w tamtym sezonie. Nawet w Oberstdorfie chyba zajął 19 miejsce. No tak, a w to znaczy na treningach w Wiśle również wybornie to się nie prezentował, powiem więcej. Dużo poniżej swoich możliwości, które widzieliśmy w ubiegłym sezonie. Dobrze, powoli kierujemy się w kierunku Wisły, ale zanim o patronie skoczni, czyli Adamie Małyszu, to powiedzmy o tym, co na skoczni, bo wiadomo, pora jesienna, 22 dzień listopada mamy w momencie, kiedy ta audycja się odbywa. Za oknem co prawda już coraz chłodniej, ale no śniegu ani widu, ani słychu, a na skoczni oczywiście ten śnieg musiał się pojawić i ten śnieg nie jest sprawą naturalną, a oczywiście jest nawierzchnią sztuczną. Czy ta sztuczność może zrobić dużą różnicę w przypadku na przykład elementu, jakim jest lądowanie, drogi Bartku? Myślę, że tak, ponieważ ten śnieg nie jest naturalny i ma inne właściwości. Też temperatura jest na plusie. Może się gorzej lądować, może ten śnieg trochę zawodników trzymać. Też on jest bardziej taki sypki, nie jest taki lepisty, jak powinien być podczas zimy, więc narty się mogą rozjeżdżać, to lądowanie może być takie bardziej miękkie, mało stabilne. Na treningu parę wypadków już widzieliśmy i to dosyć niebezpiecznie wyglądających. No właśnie, dlatego ten śnieg no, średnio jest bezpieczny dla zawodników. No ale czego się nie zrobi, żeby wszystko poszło zgodnie z planem i żeby odbyły się te zawody przy takiej temperaturze. Ale słuchajcie, to w takim razie zadam wam zupełnie przewrotne pytanie. Myślę, że pytanie bardzo niepopularne w kręgu kibiców znad Wisły. Czy w takim razie inaugurowanie sezonu Pucharu Świata w listopadzie w Wiśle to dobry pomysł? Nie lepiej na przykład zacząć od Skandynawii albo tej strefy nordyckiej, na przykład na kole podbiegunowym w Kusamo? Oczywiście, że lepiej. No, sami widzimy już, to już jest trzecia inauguracja w Wiśle. Tak. No i przecież ja pamiętam niebezpieczne upadki Korniłowa, Larinto i to. No Larinto później miał kontuzję, przez którą zresztą też no, ostatecznie skończył karierę. No jednak niby FIS mówi o tym bezpieczeństwie, tak, bardzo stara się to promować. No aczkolwiek no... Ustawiając inaugurację Pucharu Świata w Wiśle tylko po to, żeby spełniły się wymagania i oczekiwania komercyjne, no jednak jakby godzi w bezpieczeństwo, tak, ich zamysł i to się tak jakby sprzeczne, tak, aby robimy coś bezpiecznego i jest to w Kusamo, które bardziej pasuje nawet do tej inauguracji, no to jest typowa komercha, no i męczymy się w Wiśle, no chociaż jednak wybrali to drugie. Chociaż z drugiej strony, kiedy sobie myślimy o Kusamo i bezpieczeństwie, to tam też bywa różnie. Pamiętamy na przykład 2003 rok i fatalny w skutkach upadek Tomasa Morgenstern'a. Pamiętamy tam też wypadki m.in. mistrza olimpijskiego z Pjongczanka, więc Andreasa Wellingera. Ale Bartek, Wisła skoki maksymalnie na poziomie 130 kilku metrów, natomiast w Kusamo mieliśmy często loty pod granicę 145, nawet nieraz 146 metrów. Czy tak nawet dla samej efektowności widowiska nie lepiej byłoby przenieść już na stałe inaugurację do Finlandii? Tam też była duża loteria, jeszcze większa niż w Wiśle. Jeśli chodzi o śnieg, fakt faktem on tam zawsze był, jeśli chodzi o inaugurację tych zawodów. Ale jeśli chodzi o warunki wieczne, to tam raczej to wszystko blado wyglądało i często konkursy były odwoływane właśnie ze względu na duży wiatr. No i te inauguracje często nam się przesuwały w czasie. Kibice nie mogli się bidulki doczekać. Już tak wszyscy czekają na ten nawet pierwszy konkurs kwalifikacyjny. Wszyscy sobie zacierają ręce, a w tym Kusamo pamiętam, kiedyś odbył się dopiero niedzielny konkurs i to wszystko zainaugurowało cykl Pucharu Świata, no ale dobrze, już troszkę o tym śniegu podyskutowaliśmy, więc płynnie przechodzimy do Adama Małysza, więc patrona skoczni w Wiśle Malince Legend.